tutaj dlatego, że wolę spędzać czas na świeżym powietrzu, niż siedzieć w domu przed komputerem i grając w gry. I wolę pospędzać czas z rodziną na podwórku albo przyjaciółmi, jeżdżąc na sankach albo rzucać się śnieżkami. Na sankach było śmiesznie, bo same zaczęły jeździć w drugą stronę i jeszcze w drzewo prawie uderzyłam. Tak, często tutaj robimy przyjeżdżać z rodziną, spędzać wolny czas, ponieważ jest to niedaleko Białegostoku. Mamy tutaj piękny krajobraz, który przypomina nam takie góry podlaskie. Przyjechaliśmy nad zalew na ogrodniczki. Dlaczego? Dlatego, że jest piękna zimowa pogoda, jest dużo śniegu i lubimy rekreacyjnie spędzać czas. Na górki w ogrodniczkach, pozjeżdżać z synem na sankach. Warunki są słabe, mało śniegu, ale widoki są piękne. Jest gdzie pospacerować, także można miło spędzić czas. No jest bardzo ładnie, mogłoby być więcej śniegu, ale no jestem zadowolony. A jak spędzasz ferie? No fajnie, gram w planszówki z tatą. No i no to w sumie wszystko. Spędzam w domu, jeżdżę do babci czasami sobie i no i jeżdżę na sankach czasami. A tutaj z kim przyjechałaś? Z mamą i z bratem. Co ci się najbardziej podoba w Kraniu? Nie wiem. Chyba sanki, tak? No, tak. Spędzamy ferie w tym roku w domu ze względu na no, sytuację, jaka panuje. No dzisiaj wybraliśmy się tutaj do ogrodniczek, natomiast no, śniegu za wiele nie ma. Nie wiem, czy jest rozjeżdżony. Czekamy na większe opady. Może przyjedziemy jeszcze pod koniec tygodnia. No, ale generalnie jest sympatycznie, można pospacerować, także to też jest fajne.
Przyjechaliśmy po raz kolejny tutaj do Ogrodniczek na górki, pozjeżdżać z sanek, no zimowe, śniegu trochę nie ma za dużo, ale zimowa atrakcja jakaś jest, także pewnie będziemy wracać. Z moją mamą, z synkiem i z pieskiem. Pogoda akurat dopisuje, tylko no, troszeczkę brakuje nam śniegu, no, nie możemy sobie pozjeżdżać na sankach, bo niestety za dużo śniegu tutaj nie ma. Widoki są oczywiście przepiękne, drzewa pokryte śniegiem, no jest po prostu bardzo, bardzo fajnie na taki rodzinny wypad, że tak powiem, do lasu.